Raper, zdobywca wielu muzycznych nagród, a prywatnie zapalony sportowiec. Gościem Mojej Figury TV jest dziś Jacek Leszek-Meyer, czyli Mezo. Chyba można śmiało powiedzieć, że gdyby nie twoja sportowa pasja, to nie byłoby najnowszego albumu Życiówka. Wszystko się zgadza. Idę przez życie z hasłem muzyka, sport, motywacja. Jako, że tego sportu jest coraz więcej w moim życiu, trenuję coraz mocniej bieganie, to tak naprawdę połowa mojego albumu nowego, który wyszedł miesiąc temu, Życiówka, sama nazwa już wskazuje, że to jest album, który mówi o pogoni za rekordami życiowymi. Jest tutaj sporo motywacji do uprawiania sportu, do biegania, do aktywności i dopiero druga część albumu to są takie uniwersalne piosenki życiowe bardziej. Czytając jedną z recenzji tej płyty, dowiedziałem się, że tobie trochę już podobno brakowało motywacji do napisania kolejnego albumu. Ile w tym prawdy? No wiesz, nagrałem 10 albumów, więc człowiek się zastanawia, bo napisał już dużo o emocjach, o miłości, o jakichś rozterkach, o jakichś młodzieńczych tam zajawkach. No i szukałem jakiegoś patentu na płytę i chciałem znaleźć coś, czego jeszcze nikt nie znalazł. I sobie tak wymyśliłem, że będę artystą sportowcem. Jako, że zawsze dziś sport był dla mnie ważny, ale nigdy nie podkręcałem tego do takiego stopnia jak dzisiaj, że właściwie chciałbym być jednym z czołowych biegaczy w Polsce długodystansowych. To wymaga sporo wyrzeczeń i łączenie muzyki ze sportem bywa czasami trudne, ale trudne wyzwania są najciekawsze. To nie jest tak, że ten sport teraz dopiero po latach się pojawił w twoim życiu, bo z tego co wiem, to ty już jako młody chłopak biegałeś, startowałeś w maratonach, chyba w wieku 20 lat pierwszy maraton. To był mój pierwszy maraton totalnie bez przygotowania, z ciekawości, ale potem była 10-letnia przerwa. W międzyczasie oczywiście grałem w piłkę, za juniora grałem w piłkę, chciałem być piłkarzem, to było pierwsze moje marzenie życiowe. Też przebijam w tenisa, także faktycznie nigdy ze sportem nie byłem na bakier, a od 2,5 roku postawiłem na bieganie w takim ambicjonalnym wersji, czyli gonię za życiówkami i trenuję naprawdę mocno i jakby już nie jestem tym biegowym celebrytą, tylko jestem faktycznie biegaczem takim, który trenuje bardzo ostro i na trasach jest dosyć mocny. Ty jesteś rocznik 82, jeśli się nie mylę. W czasach, kiedy ty byłeś dzieckiem, no to chyba nie było aż tylu imprez sportowych dla młodych ludzi, ile jest obecnie. Czy gdyby wtedy, w latach 90. takie imprezy były, to myślisz, że twoje losy mogłyby się jakoś inaczej potoczyć i wcale nie zostałbyś muzykiem, tylko na przykład zawodowym sportowcem? To wiesz, wróżenie z fusów. Wtedy postawiłem na muzykę i nie żałuję, bo cały czas przeżywam fantastyczną przygodę muzyczną, a akcenty z wiekiem się rozkłada różnie. W tej chwili po prostu ten sport jest dla mnie ważny. Być może miną 2-3 lata i na następną płytę będę miał zupełnie inny pomysł. A co by było, gdyby? To trudno powiedzieć. Ja zawsze sobie mówię, że jak grałem w piłkę w wieku 17 lat, stwierdziłem, że wolę być pierwszoligowym artystą niż drugoligowym piłkarzem i dlatego postawiłem na muzykę i to był dobry wybór. Okej. Chciałem zapytać obecnie, jakie sporty uprawiasz, bo nie tylko biegasz w maratonach, ale wiem, że również inna dyscyplina się w twoim życiu pojawia. Wiesz co, grałem bardzo dużo w tenisa i też mamy takie turnieje dla artystów, w których często uczestniczę, ale w tej chwili trenuję bieganie 7 razy w tygodniu, więc niewiele czasu zostaje na cokolwiek innego. Jedyne co, to jest siłownia jako trening uzupełniający. Ale słyszałem również, że triatlon trenuję. Wiesz co, to masz już stare dane, bo to było w 2003, trenowałem przez pół roku do triatlonu, zaliczyłem triatlon na dystansie połowa Ironmana i podziękowałem na zasadzie, że trzeba się specjalizować w bieganiu, jak chcesz być w tym dobry, to raczej trzeba postawić na jedną rzecz. Czyli triatlon tylko to był jedyny powód, czy po prostu, nie wiem, pływanie ci na przykład nie odpowiada, albo jazda na rowerze? Nie, no powiem tak, nie jestem jakimś wielkim fanem pływania na czas, bo lubię popływać sobie tak dla przyjemności, a na czas to już może mniej. Ale triatlon wiąże się też z dużą infrastrukturą, a na przykład bieganie jest proste, mogę dzisiaj przyjechać do Warszawy, zagrać koncert i jutro pobiec sobie w biegu, nie wożąc ze sobą roweru, nie wstawiając go do strefy zmian dzień wcześniej. To jest troszeczkę więcej takiej zabawy z technicznymi sprawami, także no, bieganie jest banalnie proste, wystarczy dobre buty, spodenki, koszulka i lecisz. Jeszcze wracając do twojego albumu, dlaczego warto go kupić, dlaczego warto po niego sięgnąć, co w nim takiego fajnego, oprócz tego, że jest w nim pełno sportu? Na pewno jest pewna zachęta do aktywności. Jak ktoś biega, to może sobie po prostu ten album wrzucić na uszy i sprawdzić, jak to na niego działa podczas biegania. Myślę, że to jest jakiś taki bodziec fajny. Poza tym
jako biegacz sam jestem w stanie zarapować o bieganiu w sposób taki, mam nadzieję, wiarygodny. Więc dlatego mógłbym polecić tę płytę, ale oczywiście każdy niech się przekona, niech sobie najpierw zestreamuje z 2-3 numery i sprawdzi, czy coś takiego mu się podoba. I damski głos tam się również pojawi. Tak, chociaż na tej części biegowej jest bardzo solo ta część płyty, a w drugiej części płyty są wokalistki Ewa Jach, już wcześniej współpracowałem, Kasia Rościńska, Sara Pach, jest także moja małżonka, która po raz pierwszy ze mną zaśpiewała na mojej płycie. Poznałem ją jako wokalistkę w programie Bitwa na Głosy i 5 lat odczekała i w końcu zaprosiłem ją na płytę.